Daniel Wogrec, dzień dobry. Zapraszam na program Cały ten sport. Przez ostatnie tygodnie Arka Gdynia trzymała nas wszystkich w dużej niepewności, walcząc o bezpośredni awans do piłkarskiej ekstraklasy. Ta sztuka się nie udała, a więc pozostały baraże. Jak na razie na tym etapie rozgrywek żółto-niebiescy radzą sobie wyśmienicie. Najpierw pokonali Odrę Opole, a dziś mierzą się z Motorem Lublin. Pierwsza połowa doskonała, Arka prowadzi 1-0. To spotkanie na miejscu obserwuje Dawid Szęk. Dzień dobry, witaj Dawid. Powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądał ten mecz i czego możemy spodziewać się w drugich 45 minutach? Dzień dobry Państwu. No, z mojej perspektywy wyglądał tak, że no, wyśmienity wynik dla Arki. Oczywiście gra i sam poziom tego spotkania no, nie jest za wysoki, no, ale tego należało się spodziewać. To jest spotkanie o bardzo dużym ciężarze gatunkowym. Tutaj jedna i druga drużyna nie chcą za dużo ryzykować. Arka miała to szczęście, że wymusiła błąd rywali już w 13 minucie i Olaf Kobacki wpakował piłkę do siatki, no i później tak naprawdę kontrolowała to, co działo się w pierwszej połowie. W drugiej troszeczkę odważniej Motor Lublin, no ale już tak zagrać goście muszą, no bo oni tutaj nie mają nic do stracenia. Pewnie to nie będzie jeszcze taki atak zmasowany, bo przecież do końca spotkania pozostało ponad 30 minut, ale już powoli Lublinianie pewnie będą chcieli grę na połowę żółto-niebieskich przenosić. Trener Wojciech Łobodziński zaczął identycznym składem jak ten, który rozpoczął spotkanie z Odrą Opole i na razie przynosi to efekty. Ustawienie 4-3-3 w środku. Kapitalnie gra młody, 18-letni dopiero Jakub Staniszewski. On naprawdę wykazuje się niezwykłą dojrzałością, a został rzucony naprawdę na głęboką wodę. On kieruje grą w środku pola, no a tymi skrzydłami świetnie poruszają się Olaf Kobacki i Tornike Gaprindaszwili, czyli kolejny as wyciągnięty z rękawa trenera Wojciecha Łobodzińskiego. Zawodnik wypożyczony z Zagłębia Lubin, który w tej rundzie rewanżowej głównie wchodził z ławki, a w meczu barażowym z Odrą Opole zagrał od początku i był kapitalny. Dzisiaj też gra od początku i jest jedną z wyróżniających się postaci. Arka prowadzi 1-0, Arka gra mądrze. Teraz tylko trzeba ten wynik utrzymać albo podwyższyć, no i też uważać na to, co będzie działo się z siłami. Tutaj trener Wojciech Łobodziński musi dokładnie obserwować ze swoim sztabem zawodników, czy któryś nie ma już problemów, aby przebiec sprintem 20-30 metrów. No i trzeba będzie wprowadzić wtedy świeże siły. Ale na ławce jest jeszcze m.in. Kacper Skóra, który zawsze na skrzydle może tam trochę wiatru narobić. No, z wielką ochotą będziemy obserwowali te kolejne minuty na Stadionie Miejskim w Gdyni. No i zobaczymy, czy Arka po tych kilku latach wróci do ekstraklasy. Czekamy na dalsze, na rozwój oczywiście tego spotkania. Sytuację Arki oczywiście dzisiaj będziemy jeszcze obserwować. Jej losy z bardzo bliska śledzi Dawid Szęk. A to, co działo się w niższych ligach, a także w pozostałych dyscyplinach, dokładnie i skrupulatnie prześledził Krzysztof Szczypior. Witam serdecznie. To jest serwis w programie Cały ten sport. Chojniczanka Chojnice jednak nie zagra w pierwszej lidze. W półfinale baraży Chojniczanie niestety mieli rozregulowane celowniki, no i nie wykorzystali szansy na to, aby zagrać o pierwszą ligę. Nie Chojniczanka Chojnice, a Stal Stalowa Wola awansowała do pierwszej ligi. Zespół z Podkarpacia pokonał w finale baraży KKS 1925 Kalisz 2-1, a wcześniej w półfinale wyeliminował właśnie zespół z Pomorza. W starciu z Chojniczanką to Chluba Grodu Tura była stroną dominującą, ale swojej przewagi nie wykorzystała i przegrała 1-2. W przedostatniej kolejce trzeciej ligi po zwycięstwo sięgnęli tylko piłkarze z Luzina, którzy w derbach Pomorza wygrali ze Stolemem. Swoje starcia przegrały Kartuzja Kartuzy, Gadania 1922 i KP Starogard Gdański. Kończący się sezon prawdopodobnie najwyżej ukończy Gdynia, która jako jedyna z Wybrzeża plasuje się w pierwszej dziesiątce. Kartuzja Kartuzy jest 13, a pozostałe drużyny z regionu bez szans na opuszczenie strefy spadkowej. W
Rugbyści Ogniwa Sopot po raz 11 w historii wicemistrzami kraju. Sopocianie w wielkim finale Ekstraligi Rugby musieli uznać wyższość Orkana Sochaczew. Sopocianie zagrali mocno osłabieni, ale na murawie spodziewanego pogromu wcale nie było. Orkan co prawda przejął inicjatywę, ale schodząc na przerwę prowadził 10 punktami 16-6. Po zmianie stron Ogniwo znalazło sposób na mistrza Polski, a dzięki punktom Piotra Zeszutka i Dmitra Mokrecowa w 78 minucie Sopocianie przegrywali już tylko 16-22. Chwilę później dwa punkty odrobił jeszcze Wojciech Piotrowicz i sensacja wisiała w powietrzu. Ogniwu jednak zabrakło czasu. Zwyciężył Orkan 22-18. Sopoccy rugbyści wicemistrzami Polski. Szanse na Mistrzostwa Polski również w Sopocie mają koszykarze Trefla, którzy w piątek rozpoczęli finałową batalię z Kingiem Szczecin. W pierwszym meczu co prawda nie udało się wygrać, ale być może lepiej będzie w tym kolejnym, który rozpocznie się już w niedzielę o godzinie 20:50. Sopocianie z mistrzem Polski przegrali przez błędy własne w pierwszej połowie. To one pomogły obrońcy tytułu w zbudowaniu 17-punktowej przewagi. Straty udało się zredukować do jednego oczka, ale mecz rozstrzygnął w końcówce Andrzej Mazurczak. Trefl przegrał 73-82. Starcie Sopocian z Kingiem Szczecin z trybun Ergo Areny obserwowało ponad 5 tysięcy kibiców. W Gdyni przez 4 dni rozgrywane były akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce. Do wielkiego finału wśród kobiet dotarły zawodniczki AMW Floty Gdynia, które jednym punktem uległy Politechnice Kraków 91-92 i sięgnęły po srebrne medale. Żużlowcy Energa Wybrzeża nie pojechali wyjazdowego meczu z ROW Rybnik. Starcie zostało odwołane ze względu na złe prognozy i ryzyko zalania toru. Na Energa Stadionie Letnim w Gdańsku Brzeźnie zakończył się pierwszy w tym roku turniej Ekstraklasy Beach Soccera. Każda z drużyn rozegrała 5 spotkań, a z kompletem zwycięstw turniej zakończyli tylko piłkarze FC10 z Gierz, obrońcy tytułu. W 10-zespołowej stawce znalazły się 4 drużyny z Pomorza. Najwyżej na 5. miejscu uplasowali się zawodnicy FBS Kolbudy. Następny turniej zostanie rozegrany pod koniec czerwca w Poddębicach niedaleko Łodzi. W hali Polsat Plus Arena Gdynia odbyła się kolejna edycja międzynarodowego turnieju Judo Baltic Cup. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali o punkty do rankingu Polskiego Związku Judo, miejsca w kadrach narodowych i przepustki na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i Puchary. Zmagania były przeznaczone dla kadetów, młodzików, juniorów i młodzieżowców. W międzynarodowej rywalizacji startowało blisko 2000 zawodniczek i zawodników z całej Europy. Już teraz przenosimy się na koszykarski parkiet i powracamy do tematu Trefla Sopot, który ma szansę osiągnąć swój wielki sukces po wielu, wielu latach. Już teraz w naszym studio pan Marek Wierzbicki, prezes Trefla Sopot. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo udany sezon w wykonaniu Trefla. To od tego bym zaczął, bo rzeczywiście i ten sezon zasadniczy i później to wszystko, co działo się już w play-offach, no bardzo po waszej myśli. Rzeczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak przebiegał ten sezon. Może sam początek no nie był idealny, bo pierwsze kilka kolejek nasza gra troszeczkę falowała, natomiast po pewnych ruchach kadrowych to się wszystko znacznie poprawiło. Zaczęliśmy piąć się w górę tabeli i ostatecznie po rundzie zasadniczej byliśmy na drugim miejscu, także wynik nas bardzo satysfakcjonował. Byliśmy rozstawieni w fazie play-off i dzisiaj jesteśmy z tego wyższego miejsca, mamy przewagę parkietu w wielkim finale Polskiej Ligi Koszykówki. To, jak dużo znaczy doświadczony trener w przypadku Trefla Jean Tabak, no to o tym mówią wyniki. Od razu mi się nasuwa Trefl Gdańsk i Andrea Anastazji, który też potrafił dźwignąć drużynę i doprowadzić bardzo wysoko. Tutaj mamy Jeana Tabaka, człowieka, który NBA także zna, więc to doświadczenie przenosi. I to widzimy, że to procentuje. Mam wrażenie, że on najwięcej zyskuje chyba w oczach tych młodych koszykarzy, chociaż i ci doświadczeni, o takim doświadczeniu, jak on posiada, to mogą pomarzyć na razie. Rzeczywiście to jest ciekawa analogia i coś w tym jest, że jednak tak utytułowany trener
z tak dużym doświadczeniem może zainspirować tą drużynę i po prostu ciągnąć ją do tych takich dużych sukcesów. Już w zeszłym roku po przyjściu Jeana Tabaka, to był pierwszy sezon, przypomnę, osiągnęliśmy w trakcie sezonu wielki sukces, no bo zdobyliśmy Puchar Polski, natomiast później nie dopisywało nam zdrowie. Dwóch, trzech podstawowych zawodników miało duże kłopoty zdrowotne i no, ostatecznie zakończyliśmy sezon na 8. miejscu. Natomiast po zeszłym sezonie zdecydowaliśmy, że będziemy budować drużynę troszeczkę inny sposób. Młodszych zawodników zatrudnimy. I no do tej chwili przynajmniej to się sprawdza, ponieważ no te duże kontuzje nas omijały. Są jakieś oczywiście problemy drobne, zdrowotne. Natomiast drużyna jest zdrowa, sprawna. Właściwie niewiele się zmieniała. W związku z tym myślę, że ten trener miał duże znaczenie, bo łatwiej ściągnąć dobrych graczy do takiego trenera niż do kogoś mniej doświadczonego. No i dzisiaj się cieszymy z tego, że jesteśmy w finale, ale chcemy go wygrać. Także na pewno nie spoczniemy na laurach, będziemy walczyć jak lwy, nomen omen, jak siatkarskie lwy nasze z Gdańska, żeby wygrać ten finał. Czego możemy się spodziewać? To chyba jest nawet dobry moment, żeby zapytać, bo rywale już nie zdążą zareagować na to, czego ewentualnie się dowiemy. Czego możemy się spodziewać? Czego innego w tym meczu niż w poprzednim? Bo taką pierwszą rzeczą, która nasuwa się na myśl, to taki pomysł, że być może dać pograć Jakubowi Szenkowi od początku, który no rewelacyjnie spisuje się w tych ostatnich spotkaniach i często to on dopełniał dzieła w ostatnich minutach, może teraz w tych pierwszych. No nie chciałbym wchodzić tutaj w kompetencje trenera, żeby nie zmieniać tej rutyny, którą w trakcie roku stosowaliśmy. Ja tak mocno nie ingerowałem w te sprawy sportowe, jakby tutaj miałem pełne zaufanie do Jeana Tabaka. A to też duży komfort z perspektywy trenera w takich warunkach pracy? Myślę, że tak, bo wiem, jak to wygląda w różnych klubach i czasami jest tak, że prezes potrafi wchodzić do szatni i decydować, kto gdzie będzie grał. No ja uważam, że tutaj po to zatrudniliśmy tak doświadczonego trenera i ono za to odpowiadamy. Go będziemy oczywiście po sezonie rozliczać za wyniki, które osiągał. No wyniki są, myślę, że w tym roku bardzo, bardzo dobre. Także no, tylko się cieszyć. Natomiast no, teraz chcemy tej wisienki na torcie, czyli Mistrzostwa Polski. Wracam do tego, ale to jest dla nas najważniejsze i na tym się bardzo skupiamy. King postawił trudne warunki, chociaż to pierwsze piątkowe spotkanie napawało optymizmem, bo zaczęło się bardzo dobrze. Trzecia kwarta, 17 punktów przewagi. Wydaje się, że to już wszystko jest podane jak na tacy. No a jednak taki jest sport i taka jest koszykówka, że te koncentracje trzeba utrzymać do końca. Czy ta strefa mentalna jest taką piętą achillesową, czy tu się daje we znaki po prostu no zwykłe, najzwyczajniejsze zmęczenie? Na pewno. Mamy ten problem, że nasza drużyna jednak grała więcej meczy w playoffie. Ostatni mecz ćwierćfinałowy zagrała dużo później niż Szczecin. W związku z tym Szczecin miał więcej czasu na regenerację. I mogę zdradzić już teraz, że no dwa dni temu nasz trening trwał 7 minut, po 7 minutach trenerzy stwierdzili, że nie ma sensu zawodników po prostu męczyć. Są tak wykończeni, że potrzebują może 4 dni temu było. W każdym bądź razie no, w trakcie tego tygodnia żeśmy nawet rezygnowali z jednostek treningowych, dlatego że zawodnicy byli tak zmęczeni. Także regeneracja odgrywa większą rolę niż być może niż w tym momencie niż trening. Treningi, jeżeli są, to są bardzo takie delikatne, nieciężkie, bardziej taktyka, treningi rzutowe niż takie intensywne treningi. No i tutaj King ma pewnie przewagę, no bo miał więcej czasu na odpoczynek, natomiast myślę, że to się teraz będzie powoli wyrównywać, no bo już King grał dwa dni temu i myśmy grali dwa dni temu, więc ja zakładam, że to powoli się będzie wyrównywać i to znaczenie nie będzie już tak istotnej roli odgrywać. Myśli już prezes o tworzeniu składu, budowaniu zespołu na kolejny, na nowy sezon. Ja wiem, że teraz te myśli uciekają w zupełnie inną stronę. Dzisiaj drugi mecz z Kingiem. Trzeba przetrwać tę batalię finałową, być może zbudować na nowo jakąś piękną, wspaniałą historię. Ale taka trochę rola prezesa, że musi być to ten krok, dwa, trzy, może czasami do przodu. Zgadza się. Powolutku myślimy na ten temat, rozmawiamy, natomiast nie ukrywam, że mamy ten komfort większy niż w siatkówce. Tam niestety
ten rynek jest troszeczkę zwariowany i dużo wiadomo przed dokładnie, czasem. Tam się już rozmawia z zawodnikami na nowy sezon w styczniu, w grudniu, w lutym to się już podpisuje często kontrakty. U nas natomiast normą jest to, że się buduje drużynę generalnie po sezonie. Także my jesteśmy jeszcze w jego trakcie i przede wszystkim jednak skupiamy się na tym. Natomiast oczywiście jakieś przemyślenia mamy, ale ja tutaj też tak mocno nie ingeruję i polegam na jakby wiedzy Żana Tabaka, Tomasza Kwiatkowskiego i to oni wspólnie tą naszą drużynę budują, a jeżeli mieszczą się jakby w założonych ramach budżetowych, no to ja zwykle akceptuję te ich propozycje. Bo też trochę zastanawiam się, jak będzie z tymi zawodnikami zagranicznymi, bo to jest taka tendencja trochę w tej lidze, że oni raczej przychodzą na sezon i po sezonie szukają sobie nowych możliwości, czy to możliwości rozwoju, czy innych możliwości finansowych także. Rzeczywiście jest to ciężkie, żeby zatrzymać zawodnika zagranicznego. Oni zwykle traktują Polską Ligę jako taki przystanek w swojej karierze i nie chcą tu na trochę rozeznali się w Europie pewnie też. Tak, tak, takie okno wystawowe. Chcą się tu po prostu pokazać i iść gdzieś wyżej. Także żeby zatrzymać zawodnika zagranicznego albo trzeba podpisać od razu na początku dłuższy kontrakt, no albo solidnie przepłacić po sezonie, bo te ceny zwykle rosną po dobrym zaprezentowaniu się w Polskiej Lidze Koszykówki. Oni chcą po prostu zarabiać więcej, są zawodowcami, to jest absolutnie zrozumiałe, nie można mieć do nich pretensji, natomiast my dysponujemy jakimś ograniczonym budżetem i często nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby w kolejnym roku zatrudnić się gracza, który grał u nas i chcielibyśmy być może go mieć dalej u siebie. Mamy też zdolną młodzież w Treflu i to też myślę jest swego rodzaju komfort, że w przyszłości dalszej bądź bliższej będzie można sięgnąć także do tego zbioru i z niego zaczerpnąć w przypadku, nie wiem, nieudanych transakcji na tym rynku transferowym. Tak, rzeczywiście, bardzo się cieszymy. Zawsze młodzież w tym klubie była bardzo istotna i to szkolenie młodzieży stanowiło bardzo ważną część naszej pracy. Także cieszymy się, że odnosimy jakieś wyniki. Dobre, myślę. W tym roku byliśmy wicemistrzem Polski w U17. Wygraliśmy Centralną Ligę Juniorów. W związku z tym myślę, że pokazujemy, że dobrze szkolimy tą młodzież i zawsze jest nadzieja, że jeden, dwóch, trzech zawodników przebije się z tych niższych grup kiedyś do seniorów. To na młodzież jeszcze poczekamy. Dzisiaj musimy poczekać też na to, co pokażą nam seniorzy. To spotkanie numer 2 z Kingiem Szczecin o godzinie 20:50. Trzymamy mocno kciuki. Bardzo dziękuję za... Serdecznie chciałbym zaprosić, jeżeli mogę jeszcze wejść w słowo. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Jest jeszcze 1,5 godziny do meczu. Być może ktoś chce przyjść i wspierać nas. Mamy promocję z okazji Dnia Dziecka, także dzieci wchodzą za raptem 5 zł, także serdecznie zapraszamy. Nic musimy tylko korzystać. Tak jest. Bardzo dziękuję. Marek Wierzbicki, prezes Trefla Sopot, był naszym gościem. A my teraz z koszykarskiego parkietu, drodzy Państwo, przenosimy się na korty tenisowe. ITF Gdańsk Open po raz kolejny dostarczył dużych emocji. Na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej pojawiło się wielu utalentowanych zawodników z niemalże każdego zakątka świata. Ostatecznie najlepsi w grze pojedynczej okazali się Polina Kucharenko i Tomas Gunzinger. Turniej w Gdańsku należał również do trójmiejskich zawodników. Debiutująca w turnieju rangi ITF U18 14-letnia Aleksandra Zapława zajęła trzecie miejsce w grze pojedynczej. Następne okazje do zaprezentowania swoich umiejętności już niebawem. Tenisowy sezon dopiero się rozkręca. To za chwilę odpowiemy Państwu na pytanie, co w tym nowym sezonie w Gdańskiej Akademii Tenisowej będzie nas czekać. A zrobi to nasz gość Marta Kurzacz, współwłaściciel, trener Gdańskiej Akademii Tenisowej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No właśnie, sezon zapowiada się bardzo bogato, ale ja chciałem zacząć od turnieju ITF, który za nami i w którym świetnie spisały się zawodniczki z Gdańska. Tak, w piątek zakończyliśmy 4. edycję międzynarodowego ITF Gdańsk Open. Była to bardzo udana edycja dla polskich zawodników, a szczególnie dla zawodników z Trójmiasta i z naszego klubu, co nas bardzo cieszy. Świetnie wykorzystane dwie dzikie karty młodych zawodniczek, 14-letniej Oli Zapławy i Oli Skapec, które zajęły trzecie miejsce w grze pojedynczej, wspólnie w grze podwójnej również trzecie miejsce. Świetnie spisała się Wiktoria Kapcia, która była druga w grze podwójnej. I
sukces Inki Waszkiewicz, powtórzony z zeszłego roku w grze podwójnej, zwycięstwo w parze z Sarą Husar. Polka w finale gry pojedynczej, Nadia Affeldt, więc udany turniej. No my, jeżeli chodzi o te apetyty związane z grą Polek w różnego rodzaju finałach, to mamy przez Igę Świątek bardzo mocno rozbudzone. A czym dla Was była organizacja tego turnieju, międzynarodowego turnieju? Więc to też wiąże się z trochę czymś innym niż organizacja turnieju regionalnego, wojewódzkiego czy też krajowego. To jest chyba wyzwanie. Jest to wyzwanie, chociaż jest to czwarta edycja, więc mamy troszkę doświadczenia po poprzednich sezonach. Wiemy, jak to robić. No zawsze największym wyzwaniem jest pozyskanie środków. Tego się nie da pominąć niestety. Wsparciem dla nas jest miasto Gdańsk i Polski Związek Tenisowy. Pomagają przy organizacji i to trzeba podkreślić. Doświadczenie zdobyte w poprzednich latach zdecydowanie nam to ułatwia. Doświadczenie na pewno Wam to ułatwia. Nasze apetyty są zaostrzone. Sami sobie tak wysoko poprzeczkę postawiliście, organizując ten turniej. No to muszę zapytać, co nas czeka w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach? Co nas czeka? Przed nami jeszcze 3-4 duże imprezy. Największa, i to jest dla nas największe wyzwanie, zawodowy turniej kobiet rangi Futures ITF W35. Po raz pierwszy w tej randze. W zeszłym roku była to ranga W15. Spodziewamy się zawodniczek z całego świata. 4 Polki w turnieju głównym z dzikimi kartami. Zawodniczki z rankingiem WTA między 200, to się zmienia, ale myślę 250-350 to jest turniej główny. Mhm. Więc szykuje się dobry tenis, a dla nas wyzwanie organizacyjne. No to mamy nadzieję, że zawodnicy sprostają warunkom, jakie postawią rywale, wy tym organizacyjnym. Trzymamy mocno kciuki, oczywiście będziemy Was odwiedzać z naszą kamerą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, a my proszę Państwa jeszcze raz przenosimy się do Gdyni i do Dawida Szenka, który bacznie obserwuje to, co dzieje się na stadionie Arki Gdynia, która zdaje się teraz ma trochę gorszy czas. Tak, wszystko się zgadza. Arka ma trochę gorszy czas, no bo Motor Lublin musiał po prostu zaatakować, musiał przenieść większą liczbę graczy pod pole karne gospodarzy. No i żółto-niebiescy próbują sobie z tym radzić. No czasami te wybicia są niedokładne, czasami jest troszeczkę szczęścia w tym wszystkim, no ale na razie żółto-niebiescy cały czas prowadzą 1-0, przypomnijmy, po golu Olafa Kobackiego w 13 minucie. Trener Wojciech Łobodziński też dojrzał to, że ten środek pola przestał funkcjonować, ale Sané Sidibé opadł z sił. Wiemy, że on też gra z drobnym urazem, no i zastąpił go wracający po pauzie za żółte kartki Sebastian Milewski. Mecz o wszystko, ale mecz dość czysty. Mało żółtych kartek musi wyciągać pan sędzia Szymon Marciniak. Tak, nasz międzynarodowy sędzia został oddelegowany na to spotkanie, co też świadczy o tym, no, jaka to jest ranga tego meczu. Jeszcze dodam, że 12 741 widzów obserwuje to spotkanie, czyli komplet. Ani jednego wolnego miejsca. No i ci wszyscy ludzie, tak naprawdę cała Gdynia, trzyma kciuki za to, żeby w 90 minucie to Arka uniosła w górę ręce, no i awansowała do PKO BP Ekstraklasy. To był Dawid Szenk, bardzo Ci dziękujemy. Jeżeli tak się stanie i Arka awansuje dziś na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce, no to jak już Państwo dobrze wiedzą, będzie drugą drużyną z Trójmiasta, która w tym sezonie tego dokona, bo kilka kolejek temu w Ekstraklasie zameldowała się Lechia Gdańsk. Jak sytuacja będzie wyglądała? Na to pytanie odpowiedź poznamy już wkrótce. A żeby mieć pewność, to proszę oglądać dziś naszą antenę do końca. Ja dziękuję, to był program Cały ten Sport. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia.